Wituśiem robimy przerwę w trasie, tak, Wituniu? Tak, przerwa jest. Jesteśmy tutaj, o, nad taką rzeką. Tu ludzie kajaczkami sobie pływali. Bardzo fajne miejsce. Sympatyczne. Wituś się troszkę podziębił wczoraj. Przemarz. Za dużo na plaży wariowałeś, Wituńka. I tak czekamy na pana. Pan poszedł królewskie sprawy załatwić. Tak, Witusiu? Podczas trasy bardzo ważne są przerwy. Szczególnie dla Wituśka. No i jedziemy. Nasza trasa, jesteśmy w połowie. Niby tylko zostało nam 76 mil, ale tutaj pokazuje nam 2 godziny 13 minut. No słuchajcie, tutaj ścieżki, wszystkie dróżki, to są takie wąskie. Teraz jedziemy naprawdę szeroką drogą, nie? To jest taka naprawdę szeroka droga. I sobie jedziemy przez miasteczko jakieś. Nawet nie wiem jakie, ale jakieś fajne nawet. I lecimy w kierunku Snowdonii tym razem. Z oceanu w kierunku Snowdonii, ale zatrzymujemy się najpierw na wybrzeżu. Miasteczka są bardzo fajne. Takie nieduże. Wąskie uliczki. Fajne dla tego, kto siedzi jako pasażer. Nie fajne dla tego, kto siedzi jako kierowca. Jak widać. Oj. Jak widać, jesteśmy na wzgórzu. I nie wiem, czemu znowu stoimy, ale już chyba ruszamy. Ruszamy powoli. Ruszamy. Jest. Podjechaliśmy pod tą górkę. I jedziemy dalej. O.
kraby. No dobra, w wiaderku. Mhm. Okay. Wszędzie są kraby. Okej. Okay. A, i siatka. No, no. Widziałeś w wiaderku, ile było krabów? Wszyscy mają takie same wiaderka, ten bakiet krabów. I pewnie to jest, żeby mogły można okay. połowić. O, tutaj jakiś statek. Dziękuję. A, jest szefu tego portu. Portu Tepta. Ktoś tu nie lubi zbytnio pracować. Raczej nie. Ktoś tu liczył na wygodę. O, jest. O, na ma sobie na 3 godziny rytku. Bo to brzydko wygląda. Chodzi do apy. Rybę taką widziałeś? Taką pan miał taką długą rybę. Aha. Taką długą rybę. Gdzie ile nałowili? To sama bym sobie tak bilety tam muszę się dowiedzieć, prawda? Tak mi się wydaje. To idziemy się dowiedzieć o bilety. Ale jaka fajna łapka. Wituś, jedziesz w góry? Zobaczymy, czy można sam jechać w ogóle kolejką. Spytam się. Jest 19:20, takie ich nie są. Gdzie jest 19:20? Tutaj, a my jesteśmy tu, czyli po tamtej stronie będą. A, to już widzę, no zobaczymy. Tajska jest. Bo tam chyba to jest przejście. Chyba ta. Jezus. Dobra, idziemy? Okej, okay, tak jak wszyscy. Nie.
To nie ma wolnego stolika. I w słabym miejscu, nie? Tak. Może znajdziemy gdzieś z boku, wiesz, jakiś... Tak, w bocznej ulicy. Ja nie chcę przy samej ulicy jeść. Ja też. Ale tu widzisz, Mariusz, dużo lepsze ceny niż ten. Niż tam, co było. No tam 12 funo. A tu 7,50. Tak. O, jakieś te koła i tam jest, co tam jest? Chicken curry, chili con carne. Nie, to my sobie umiemy zrobić, nie? Tak. Ale jakiś jest taste, a to z Lamba. Patrzę, że oryginalny ich nie jakiś przysmak. A jest. Welsh Lamb Burger to jest. Try a taste of Welsh. Czyli burger z... Quarter Pounder jest. Owce. Ojej. Ale jest normalny, spicy i flexible chili. Jest korka z Lamba i z Bufisa. Przejdziemy się, zobaczymy. Tak. I co, to już koniec chyba tego? Zaraz będzie koniec, bo tam jest chyba Tesco już. Okay. A my nie lakry. A wy nie tędy jechaliśmy, Mariusz? Chyba nie. No jak nie? A tak, stąd chyba jechaliśmy. No. Chodź, Witek, tak. Jeszcze tam zobacz. O, tutaj mamy jeszcze jakąś restaurację. Nie. To jest chińska, ale też zamknięta. Close. Więc przyjechaliśmy do Port Mellon. Okazuje się, że nie można wchodzić z psami. A do tego wejście jest płatne. A my mamy psa, więc nie wejdziemy. A kto tu tak sapka? A ten pan tu tak siapka? Kto tu tak na wieczornym spacerku siapka? Wituś, chodź na wieczorny spacerek na plażę tutaj zobaczyć. Plażę mamy bardzo dużą, tylko że w tą stronę, którą będziemy szli, czyli w tamtą, będzie wszystko pod słońce. Ciężko będzie nagrać. Wituś, wyszłeś na spacerek? Na spacerek na plażę? Tak. Dzisiaj chcieliśmy się dostać do Port Mellon. Gdzie to będzie ten Port Mellon? Chyba tam na wzgórzu. Albo jakoś tam. Nie wiem, w sumie my jesteśmy tu, tu jest port. To może gdzieś tam. No ale niestety. Tam piesków nie można, więc Wituś ze mną zrezygnował. I przeszliśmy sobie. Po obiadku, byliśmy na obiadku. Wito! O, muszę go zawołać, bo on biega tu. Chodź! Chodź, jeszcze są ludzie z piskami. Wszyscy są. Tak. Tutaj jest. Tu są wzgórza, góry. Tam jest port. Tak. Tu się rozciąga plaża. Idziemy, Wituś. Pod słońce musimy iść niestety. Bo nasze miejsce jest tam, więc musimy tam iść. No, idziemy sobie plażą. Spacerek popołudniowy. Och, jesteśmy pod słońce. Nic nie jest, gdzie jest Wituś? O, tam drepcze Wituś, widać go? Drepcze! Drepcze, Niunio. Drepcze plażą sobie idziemy. Chwilę sobie jeszcze przysiądziemy za chwilkę. Tam na wydmach. I tak. Kolejny dzień będzie zakończony.
wygląda na to, że to jest teraz odpływ. Z tego co widzę, to aż dotąd dochodzi woda, a jest gdzieś tam, daleko, daleko odpłynęło wszystko. A tutaj woda dochodzi. Tu jest nawet jak idziemy, to czuć takie twarde, prawda, Wituś? Nie, nie męczymy się, tylko po twardym piachu chodzimy. O. A tam gdzieś mamy nasz camping za tymi drzewami. Witor drepcze, jakby wiedział, gdzie iść. Idziemy usiąść trochę, on musi odpocząć. Bardzo fajne miejsce, ale mówię, takie bardziej już turystyczne. Dużo ludzi, powiedziałabym bardzo dużo. Jesteśmy blisko Snowdonii, jutro chyba będziemy wchodzić na Snowdon. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Tak, zaraz się łączymy, jak znajdziemy miejscówkę do posiedzenia. Tu jest Wituś. O, o, tam się. Gdzie jesteś? Pokaż się, Wituś. O, tu jesteś. Tak. Odpoczywaj, no. Wituś będzie teraz odpoczywał. Ja z nim posiedzę. Pięknie. Słoneczko zaraz będzie zachodziło. Poczekamy. I będziemy też już się wybierać. Która to już jest? Chyba ósma. Będziemy się zaraz wybierać. Taki tu mamy widok. Cisza, spokój jest. Bardzo fajnie. Bardzo sympatycznie. No i tylko ja i Wituś. Wituś, gdzie jesteś? O, jesteśmy. I odpoczywamy sobie. Bo jeżeli jutro będziemy wchodzić, Wituś, na szczyt, to my musimy odpocząć, tak? A to wszystko zależy od tego, czy będzie pogoda. Bo jeżeli pogoda będzie, ale nie za gorąco, to będziemy wchodzić za czym jak tam Wituś. Bo jak będzie bardzo gorąco, to chciałam się skusić na wjazd kolejką taką, ale nie wiem, czy można z psem, więc jutro sprawdzę. Muszę to sprawdzić, żeby nie było tak jak dzisiaj z wizytą w Port Mayron, chyba tak się to mówi. Porażka całkowita była, niestety. Nie wiedzieliśmy w ogóle, że nie można tam wchodzić z psem, to po pierwsze. No pojechaliśmy, no to mój Mariusz zdecydował się, że zostanie z Witusiem i poczeka, ja pójdę. Ja ruszyłam, ale też zrezygnowałam, bo miało być to na szybko, tam wejście jest płatne. Mówię, zapłacę 15 funtów, żeby przebiec się przez to, bo wiem, że oni na mnie czekają. To tak już, to już nie jest to samo, jak wiem, że ktoś czeka, że nie poszliśmy razem. Więc może kiedy indziej po prostu. A widziałam fajne filmy z tego miejsca na YouTubie, na innych kanałach. Bardzo fajne filmy, więc wystarczy mi to, co już widziałam. Tak, Wituśku? A nie zostawimy Witusia. No pewnie, że nie. Skoro Wituś nie może wejść, to my też nie możemy wejść. Tak nam przykro. I na dzisiaj to będzie tyle. Czekamy na słoneczko. Coraz jest niżej. Zaraz jeszcze wam pokażę. I będziemy ruszać. Kąpać się i spać, tak, Witusiu? O, Wituś tu jest. O, Wituś, już ciszej jesteś. Ciszej jesteś, bo taki byłeś hałaśliwy, jak czołg jakiś sapałeś. O, Wituś, odpoczywaj. Odpoczywaj. Wito już pędzi na kemping. On to już pędzi. Tak, po plaży. I pędzi chłopak, tak. Idziemy już na kemping. A kemping mamy pod tą piękną tutaj górą. Otoczony pięknie pastwiskami. I Wituś już pędzi. Jak to Wituś? Gotowy do spania. Jejku, reklam mi pada, przepraszam, ale nie wzięłam tego gimbala i wszystko mi się trzęsie. O, tutaj Wituś, ja cię będę musiała przenieść. Bo mi się nie chce tej bramki otwierać. Tutaj jest taka, o,
bramka i takie są... Wito, poczekaj! Chyba, że tam się przesmykniesz. No przesmyknij się, bo to jest dla zwierząt. Tu, tu wróć, Wito, wróć, tu przesmyknij się. O, bardzo dobrze. On się przesmyknął, a teraz ja się muszę przesmyknąć. Jestem ja. Idziemy już na nasz kemping. Tak, Wituś? Dobranoc. Idziemy spać. Słoneczko zachodzi, czas spać.